polowanie odbyło się na Białostocczyźnie. Wizyta Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza w gospodarstwie starosty dożynek Jana Jabłonowskiego we wsi Jabłonowo-Wypychy. Zasłużone wyróżnienie wzorowego rolnika, który rzeczywiście miał co pokazać swoim gościom. W ostatnich latach wiele zmieniło się w tej części Polski. Sam Białystok bardzo się rozbudował i przebudował, zyskując wyraźnie na urodzie. Dowodem tego jest choćby sam stadion sportowy, na którym odbyły się centralne dożynki. Na trybunie honorowej Edward Gierek, Henryk Jabłoński, Piotr Jaroszewicz. Członkowie biura politycznego, przedstawiciele władz naczelnych bratnich stronnictw i Frontu Jedności Narodu. 15 tysięcy delegatów wsi z całego kraju, przodujących gospodarzy indywidualnych, spółdzielców, pracowników PGR i POM, służby rolnej i nauki rolniczej. Wejście wieńca centralnego. Na czele dożynkowego korowodu starosta i starościna Wiera Martynowicz z PGR-u Gołda. W ręce Edwarda Gierka bochen chleba, symbol tegorocznych plonów do sprawiedliwego podziału. Za szczególnie w tym roku ofiarną pracę żniwną dziękuję polskiej wsi, a zwłaszcza ziemi białostockiej, premier Piotr Jaroszewicz. Białostockim rolnikom, działaczom i specjalistom życzę dalszych owocnych wyników w dynamicznym rozwoju rolnictwa i całej gospodarki pięknej ziemi białostockiej i składam gorące podziękowania. Macie coraz większe możliwości rozwoju dzięki wielkim inwestycjom przemysłu spożywczego, że wymienię nową chłodnię w Białymstoku, budowany obecnie kombinat mięsny w Elku, cukrownię w Lapach, nowe zakłady mleczarskie oraz przechowalnie produktów rolnych i spożywczych. Jest to wyrazem urzeczywistnienia w praktyce polityki partii i państwa, dążenia, aby przyspieszyć postęp, zapewnić zatrudnienie i zwiększać dochody, głównie na drodze rozwoju nowoczesnej gospodarki żywnościowej, w oparciu o rosnącą produkcję surowców rolniczych. Będziemy nadal szli tą drogą. A potem widowisko w wykonaniu regionalnych zespołów artystycznych. Zobaczymy to jeszcze raz w specjalnym, kolorowym wydaniu kroniki.